Termostaty ustawione na piąteczkę, grzejniki odpowietrzone, zaczynamy sezon grzewczy! I tak właśnie jak co roku wraca jak bumerang to samo pytanie, jak tu się ubrać, żeby pojeździć na dworze, gdy jest chłodno, zimno, gdy wieje wiatr, żeby nie przemarznąć, żeby się nie przeziębić. No i otóż śpieszę z wyjaśnieniem, sam ubiór to jest naprawdę tylko i wyłącznie taki tyci czynnik, który ma wpływ na nasz komfort podczas jazdy. Dwa najważniejsze elementy, które trzeba brać pod uwagę, to jest przede wszystkim tolerancja na zimno, gdzie każdy organizm jest inny, każdy organizm ma inną naturalną tolerancję na zimno, ale da się to z tym walczyć, da się to poprawić, o tym będzie na końcu. A drugi czynnik, w sumie bardzo podobny, to jest reakcja organizmu na nagłe zmiany temperatury. Jak wiadomo, w domu ciepło, 24 stopnie, na dworze zimno, 6 stopni, jedziemy pod górę gorąco, jedziemy z górki zimno, więc te wahania temperatur są bardzo wysokie i od reakcji naszego organizmu właśnie na zmianę temperatur będzie zależało w dużym stopniu to, czy zmarzniemy, czy też nie. Ale ponieważ wszystkie elementy są bardzo ważne, więc po kolei. Najważniejszą kwestią będzie to, aby nie doprowadzać do bardzo dużych skoków temperatur i aby starać się jak najbardziej utrzymać temperaturę naszego ciała na najbardziej średnim poziomie, powiedzmy, biorąc pod uwagę najwyższy, gdzie jesteśmy przegrzani, i najniższy stopień, gdzie jesteśmy przemarznięci. Jak to zrobić? No, numer jeden, zacznijmy od podstaw, czyli ubiór. I tutaj żelazna zasada, która u mnie się sprawdza i nie ma wyjątków, muszą być trzy warstwy. Trzy warstwy muszą być absolutnie konieczność. Warstwa pierwsza, czyli koszulka termoaktywna, najbliżej skóry. No i tutaj w zależności można sobie lawirować, bo jeżeli mamy plus 12-14 stopni, to zwykła cienka potówka bez rękawków w zupełności wystarczy. Gdy temperatura zbliża się bliżej zera, no to przydałoby się coś z długim jednak rękawem. Zasadniczo ja od wielu sezonów używam produktów marki Burbeck i mogę je polecić, są trwałe, są bardzo wytrzymałe, bardzo solidne i bardzo dobre stosunek jakość do ceny, ale te z Decathlonu też dają radę. Więc koszulka termoaktywna, pierwsza warstwa, druga warstwa bluza, no i bluza, jaka by to nie była, nie ma większego znaczenia, bluza to bluza, ma być bluza i koniec. Trzecia warstwa, czyli windstopper. Musi być absolutna konieczność, to właśnie windstopper jest pierwszą bronią z walką z nagłymi zmianami temperatur. Bardzo dobrze izoluje zimne powietrze, więc broni nas przed wychłodzeniem, a w momencie, gdy my się już rozgrzejemy, no to momentalnie można go zdemontować i momentalnie ta izolacja znika i jesteśmy w stanie regulować temperaturę bardzo dobrze. Mamy ubiór. No i warto byłoby tutaj przy ubiorze się na chwilę zatrzymać i wszystko, co w składzie ma wełnę merino, będzie jak najbardziej dobrym wyborem. Więc kosztuje trochę więcej, jest trochę droższe, ale jak ktoś chce zainwestować, ktoś chce wziąć coś lepszego jakościowo, to wełna merino jak najbardziej. Drugi element ubioru, równie ważny, to stopy. No bo stopy to jest taki element, który na pewno większość z Was narzeka najbardziej, czyli po prostu zimno w stópki każdemu jest. No i tutaj są dwa scenariusze. Dwa sprawdzone, dwa polecam, dwa działają. Scenariusz numer jeden to jest wersja moja, akurat co mam dzisiaj, czyli konieczne, aby była gruba skarpeta z wełny, może być wełna merino, ale chodzi o to, żeby była gruba skarpeta. Jedna skarpeta, jedna wkładka, żadnych dodatkowych wkładek, żadnych dwóch par skarpet, żadnych folii, czegokolwiek, jedna skarpeta grubsza. Letni but, no i nakładka taka z windstopperem na buty. No i tutaj ważne, aby dobrze jest, aby spodnie długie miały tą szlufkę tutaj, żeby jednak trochę tą kostkę ogrzewały. Więc to jest pierwszy scenariusz. A drugi scenariusz będzie taki, że letnia cienka skarpetka,
żadnych dodatkowych wkładek, żadnych dodatkowych warstw. Jedna letnia skarpetka, letnie buty i tak zwany kalosz. Kalosz, który bardzo dobrze izoluje, a letnia skarpetka musi być po to, żeby nie przegrzać nóżki. Absolutna konieczność. I wtedy ta spodnie z tą szlufką nie mogą być. Absolutnie nie. Sam kalosz i sama skarpetka. Tyle w temacie butów. Obydwa sposoby działają, tylko trzeba się trzymać sztywno zasad. No i kolejny element, czyli sama jazda. Niby banał, niby każdy wie, ale jednak przypomnę. Wszystko, co ma wpływ na znaczne skoki temperatur, trzeba eliminować albo ograniczać do minimum. Czyli podjazdy, gdzie robi się gorąco, odpadają. Zjazdy, gdzie robi się zimno, odpadają. Wszystkiego rodzaju mocne zrywy, sprinty, bicie kołmów na strawie, interwały bardzo intensywne, odpadają. Płynna jazda stałym tempem, postoje. Postoje też nie są wskazane. Coś o tym wiem, bo często się zatrzymuje, postoje są najgorsze. Więc minimum postojów i czym bardziej płynna jazda, tym lepiej. Również ważnym elementem podczas samej jazdy jest pamiętanie o odpowiednim nawodnieniu. Bo zimą raczej nie chce się pić, nie odczuwamy pragnienia, co nie oznacza, że ryzyko odwodnienia występuje. Więc również w związku z tym trzeba pamiętać o nawodnieniu. No i tutaj chociażby bidon termiczny. Ten nie jest jakiś super, ale w miarę daje radę. Ja robię tak, że do połowy nalewam temperaturę pokojową, do połowy zalewam wrzątkiem prosto z czajnika. Po godzinie jazdy jest woda cieplejsza niż temperatura pokojowa, a po dwóch godzinach jest taka letnia, ale jeszcze w miarę do picia, więc trzeba pamiętać o nawodnieniu. No i tutaj z pewnością można byłoby już przejść do takich elementów, które trochę nam ułatwią tą tolerancję i radzenie sobie z tymi temperaturami. Mianowicie, pewnie nie jeden z Was miał sytuację, gdzie w momencie, gdy się szykujemy na rower, wiadomo, chwilę to zajmie, te wszystkie warstwy trzeba założyć, jedną, drugą, trzecią, rękawiczki, czapka, to wszystko chwilę czasu zajmuje i pewnie w pewnym momencie zaczyna robić się gorąco. Zazwyczaj jest tak, że szykujemy się do wyjścia w domu, gdzie jest ciepło, więc jedna bluza, windstopper, rękawiczki, po prostu robi się gorąco i ja sam taki błąd często robiłem, że po prostu wychodząc, schodząc już z rowerem z klatki schodowej, już byłem zagotowany, byłoby mi gorąco, byłem lekko przegrzany. No i to jest najgorszy błąd, najgorsza opcja, nie polecam, najgorzej. I teraz ja mam taki patent, że po prostu w pomieszczeniu, w którym się szykuję do wyjścia na rower, na dwie godziny powiedzmy przed wyjściem, otwieram okno, dość mocno wychładzam całe pomieszczenie, tak żeby tam była znacznie obniżona temperatura i tam po prostu się ubieram, tam się szykuję, przygotowuję rower, tak żeby już się trochę z tą niższą temperaturą oswoić, żeby ta różnica między temperaturą na zewnątrz nie była aż tak duża jak w przypadku mieszkania, gdzie jest tam 20 parę stopni. No i w momencie wyjścia, schodzenia z rowerem z klatki schodowej, wychodzenia na dwór, powinno być nam chłodno. Nie gorąco, nie powinniśmy być przegrzani, powinno być nam lekko chłodno. Wtedy zdecydowanie lepiej sobie poradzimy w dalszych etapach jazdy rowerem. Więc to jest zasada numer jeden. Zasada numer dwa. Jeżeli dochodzi już do sytuacji, gdzie jesteśmy na rowerze, jedziemy już jakiś czas i robi nam się za ciepło, to pewnie każdy zauważył, najpierw robi się gorąco w klatę, później gorąco idzie po rękach, pocą się ręce, poci się głowa, uszy, gorąco w łeb, po prostu gorąco. No i teraz oczywiście chodzi o to, żeby temu zapobiec. Może być tak, że zdejmiemy windstopperkę, ale nadal będzie za ciepło, nadal będzie za gorąco. No i wtedy dobrym patentem jest to, że po prostu w trakcie jazdy ściągamy na chwilę rękawiczki i jak mamy na uszy, powiedzmy, nawiniętą czapeczkę, to podwijamy czapeczkę do góry, żeby odsłonić uszy. Chwilę pojedziemy, momentalnie robi się chłodniej, momentalnie cały nadmiar ciepła, który gdzieś tam się zgromadził, schodzi, spływa po rękach jak woda z wanny, po kąpieli. Działa, sprawdzone, skuteczne. Niekoniecznie dobrym pomysłem byłoby rozpinanie bluzy i gdzieś tam wystawianie gołej klaty praktycznie, ale patent z rękawiczkami jak najbardziej działa. No i ostatni etap, ostatnia kwestia, czyli co zrobić, żeby tą tolerancję na zimno poprawić i to znacznie, i żeby reakcja naszego organizmu na zimno również
była lepsza. A mianowicie od zeszłego roku, od listopada, czyli równo rok temu, codziennie rano jak wstaję, od razu po przebudzeniu, jeszcze z ropą na oczach, pierwsze co robię, to idę, piję szklankę jednym duszkiem wody, wchodzę pod prysznic, biorę kilka głębokich wdechów i wydechów. W tym czasie odkręcam zimną wodę. Tam wiecie, jest ta woda, która stoi w rurach, więc ona jest taka letnia, więc ona spływa. I momentalnie lodowaty prysznic, jak najbardziej, wszędzie, po całym ciele, poza głową. I tak przez rok czasu, tam z jakimiś pojedynczymi wyjątkami. Ale uwaga, działa, jest to skuteczne. Ogólnie jeżeli chodzi o zimne prysznice, ich korzyści i pozytywny wpływ na organizm, to wszystko co piszą, wszystko co mówią, to jest absolutnie prawda, ja to potwierdzam, wszystko 100% racji. Natomiast w kontekście kolarstwa i jeżdżenia na zewnątrz, właśnie zimne prysznice powodują to, że nasz organizm zdecydowanie lepiej toleruje zimne, zdecydowanie lepiej toleruje niskie temperatury i to jest fakt, bez wątpienia, sam się o tym przekonałem i zdecydowanie radzi sobie właśnie z reakcją na zmiany temperatur. I to też jest fakt i też o tym się przekonałem. W zeszłym roku, jak zacząłem stosować, po miesiącu, dwóch, już były zauważalne efekty, aczkolwiek mogło to być tak, że wiecie, początkowo zimne prysznice to jest cierpienie, jest to coś najgorszego, trzeba przejść przez ten pierwszy etap, więc jest ciężko naprawdę, no ale wiecie, jeżeli ja cierpię, no to trochę jest tak, że wmawiam sobie, że coś działa, no bo skoro tak cierpię, to musi działać, więc te moje pierwsze dwa miesiące, styczeń, luty zeszłego roku, mogło być tak, że po prostu był to efekt mojego cierpienia, że po prostu wydawało mi się, że coś działa, ale po roku czasu, gdy teraz ten zimny prysznic jest takim czymś naturalnym, jak po prostu jak kawa rano. Standard, coś normalnego, norma, zwyczaj, rytuał, można by powiedzieć, więc jak najbardziej teraz odczuwam faktycznie, że ma to duży, korzystny wpływ. Normalnie najcieńsza rękawiczka, cieniutka z Decathlonu, nawet nie rowerowa, tylko jakaś tam turystyczna, przy 6 stopniach, 2-2,5 godziny ostatnio, zero zmarzniętych rąk, nic, totalnie. Podobnie ze stopami, podobnie ogólnie z regulacją temperatury, więc działa na 100%, tylko niestety wymaga to czasu i wymaga przełamać te bariery. Te początki są naprawdę trudne, no i warto trochę poczytać, warto się zainteresować, sprawdzić jakie ma korzyści, jaki ma wpływ na nasz organizm, zimny prysznic, zimna woda, zimne kąpiele i zastosować. Może być tak, jak ktoś, oczywiście również jeden z korzyści jest to, że wzmacnia naszą odporność, więc ryzyko przeziębienia niwelujemy praktycznie do zera. Może być tak, jak ktoś zacznie, to się przeziębi. Na początku, raz, drugi, trzeci weźmie zimny prysznic i się przeziębi, więc trzeba odczekać, zrezygnować, poczekać, aż przeziębienie minie i wtedy próbować ponownie. Tyle ode mnie. Jak macie jakieś inne ciekawe jeszcze sposoby na radzenie sobie z jazdą w niskich temperaturach, to piszcie śmiało w komentarzach. Ja się żegnam, pozdrawiam, siemanko.